Najlepszym przyjacielem kucharza jest ktoś głodny, komu zawsze może ugotować. Krótko. Kucharzem jestem od 14 roku życia, gdy Magda Gessler otworzyła pierwszą restaurację akurat w kamienicy, w której mieszkałem w Warszawie. Później postanowiłem, że będę szlifował ten zawód, bo on jedyny dał mi totalną wolność. Każdy kocha jeść, więc zawsze jest kogo nakarmić. Kucharz jest potrzebny w każdej części życia społecznego i każdego, no bo kucharz jest potrzebny na wojnie, kucharz jest potrzebny w więzieniu, kucharz jest potrzebny politykom. Tak samo jest potrzebny w Chinach, w USA czy w Polsce. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma bardziej otwartego i wolnego zawodu niż bycie szefem. I to też gdzieś tam mi tak przyświecało ten cel, żebym tym kucharzem został. Cały czas robię to samo, czyli opowiadam o tym, jak bardzo kocham karmić, jak bardzo kocham jeść i pokazuję, myślę, że fajne produkty.